Dzień dobry Państwu. Tomasz Kołodziejczyk, dyrektor w Departamencie Doradztwa dla Sektora Finansowego i na początek tego ostatniego bloku ja z krótką prezentacją i krótkim takim omówieniem podstawowych faktów tak naprawdę, w jaki sposób tą zieloną transformację, o której dzisiaj przez cały dzień sobie rozmawiamy, dyskutujemy, w jaki sposób mamy tą zieloną transformację sfinansować. Jak przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki, dodatkowe środki na sfinansowanie projektów transformacyjnych, no i też czego instytucje finansowe mogą oczekiwać od swoich klientów, bo tak jak na przedsiębiorstwa nałożone są obowiązki raportowe, konieczność przygotowywania raportów niefinansowych, dodatkowych ujawnień, raportowania emisyjności, czy raportowania zgodności z taksonomią unijną, o której za chwilę też krótko wspomnę. No tak samo te obowiązki raportowe nałożone są na instytucje finansowe. Instytucje finansowe również będą musiały wykazywać, jaka część ich portfela kredytowego przeznaczana jest na finansowanie zrównoważone. Dlatego też będą pewnych danych od przedsiębiorstw niefinansowych oczekiwać. No i to jakby też tutaj dla wszystkich obecnych chciałbym, żeby wybrzmiało, że to nie jest tak, że te wymogi to banki sobie tutaj same teraz wymyślają takie restrykcyjne i oczekują nie wiadomo czego. Jakby wszyscy i przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, można powiedzieć, w tej transformacji trochę są od siebie uzależnieni i jadą na tym samym wózku i tak jak dobre będą te dane dostarczone przez przedsiębiorstwa, tak banki będą mogły wykazywać swoje finansowanie jako zrównoważone, co być może w przyszłości też pozwoli zaoferować bardziej korzystne czy lepsze warunki cenowe dla takiego finansowania. Jeśli chodzi o jakby cały tutaj koncept zrównoważonego finansowania w perspektywie unijnej, no to oczywiście chodzi o sfinansowanie wszystkich tych inwestycji czy wszystkich tych projektów, które składają się na Europejski Zielony Ład i na osiągnięcie celów określonych w porozumieniu paryskim. No i tak naprawdę ja już to kilka razy wspominałem przy tym slajdzie, że tak naprawdę ten slajd, który mam na początek, no to ja zawsze tylko co kilka miesięcy aktualizuję kwotę, która tutaj się pojawia, bo pamiętam, że od pierwszych raportów, które były 3-4 lata temu, dotyczące właśnie Platformy Działania Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Unijnego, to było 180 miliardów euro rocznie. Teraz już najnowsze raporty piszą unijne o 700 miliardach euro rocznie na sfinansowanie zrównoważonych inwestycji i osiągnięciu celów redukcji emisji. Teraz już w ten program jakby zrównoważonego finansowania wpisano wszystkie inwestycje, które też składają się na program Repower EU, czyli generalnie uniezależnienie się od paliw kopalnych i od dostaw paliw z Rosji przede wszystkim. Także żeby te środki pozyskać i żeby te środki w pewien sposób zmobilizować, niezbędne jest zaangażowanie sektora prywatnego. Same środki publiczne, środki unijne, środki państwowe nie wystarczą do sfinansowania tej zielonej transformacji. Stąd też jakby jednym z głównych założeń tej zielonej transformacji czy zielonego ładu jest wprowadzenie takich narzędzi, które właśnie zachęcą instytucje finansowe do przekierowania swoich przepływów pieniężnych w kierunku finansowania takich działalności, które regulatorzy unijni i tutaj w ramach agendy politycznej uznano, że przyczyniają się do realizacji celów klimatycznych i celu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. No bo te 700 miliardów euro rocznie, no to one nie zostaną wyciągnięte z kapelusza. To nie będzie jakaś dodatkowa tylko akcja kredytowa, którą banki wygenerują. To w pewnym momencie będzie oznaczało, że po prostu zabraknie tego finansowania dla działalności, które są uznawane za niezrównoważone, czy też jakby koszt takiego finansowania może być droższy, będzie ono mniej preferowane, a banki będą preferowały udzielanie tego finansowania zrównoważonego. To też jakby na dzisiaj oczywiście nie ma żadnych regulacyjnych takich progów, jaki procent zrównoważonego czy zielonego finansowania banki muszą mieć w swoich portfelach. Dzisiaj to jest presja, powiedzmy, ze strony interesariuszy, inwestorów i takie porównywanie się do rynku. Mówię, na starcie też, jak przytoczę takie dane na początek,
jeżeli mówimy o takim głównym wskaźniku, który miał odzwierciedlać zieloność portfela banku, wskaźnik Green Asset Ratio, czyli zielonych aktywów zgodnych z taksonomią unijną, czyli takim systemem klasyfikacji i listą działalności wraz z kryteriami technicznymi, którą na poziomie Unii Europejskiej uznano, że są to działalności zrównoważone z definicji. Czyli przykładowo spełniające określone kryteria, nie wiem, transport niskoemisyjny, budynki efektywne energetycznie, energetyka odnawialna, cały szereg działalności, tam jest 150 różnych działalności, dla każdego z nich są kryteria techniczne, które należy spełnić i udokumentować, żeby działalność była zrównoważona. No i okazało się po przygotowaniu pierwszego raportowania przez polskie banki, że ten poziom wskaźnika Green Asset Ratio w 2023 roku w portfelach banków, no to było maksymalnie tam 1%, tak? Także długa droga przed wszystkimi. Te wskaźniki jakby biorą się pośrednio z tych wskaźników raportowanych przez spółki. Jak część z Państwa miała okazję już te ćwiczenia analizy zgodności z taksonomią Unii Europejskiej przeprowadzić, no to też widzicie Państwo, że jak każda regulacja unijna, no taksonomia ma to do siebie, że jest regulacją, można powiedzieć, przeregulowaną i zawierającą całe mnóstwo niepraktycznych czy nieaplikowalnych stwierdzeń, które no też powodują, że właśnie, to jest takie trochę wylewanie w pewnym momencie dziecka z kąpielą, że chcąc wszystko dokładnie uregulować i ustandaryzować i wprowadzić obiektywne, prowadzimy do wskaźnika na poziomie 1% na początek. No ja rozumiem, że tutaj cele są po prostu ambitne, żeby jednak te inwestycje realizować zgodnie z najlepszymi możliwymi technologiami i w najlepszy możliwy sposób. No tylko my też mamy w pewnym momencie taką wątpliwość, czy jeżeli wszyscy zobaczą, że to jest 1%, to nie stwierdzą za chwilę, że no to może w zasadzie nie warto się starać i przejmować, no bo jak i tak już przyjmie się na rynku, że ten poziom zgodności z taksonomią jest niski, to nie trzeba nic robić. Więc to też są takie tutaj taki moral hazard i dwie strony medalu. W tym, że chcemy osiągnąć coś super dokładne, ustandaryzowane, obiektywnie, że każdy raportuje w ten sam sposób, a później nagle okazuje się, że kończymy z 1%. Niezależnie od tej taksonomii, która jest jakby jednym z rodzajów na dzisiaj zrównoważonego finansowania i tutaj pokazałem, że to jest jeden z rodzajów zielonego finansowania, czyli kredyty, obligacje, czyli leasingi, które są zrównoważone środowiskowo, bo spełniają definicję taksonomii Unii Europejskiej. Instytucje finansowe, które też, tak jak przedsiębiorstwa, mają swoje cele, czy dekarbonizacyjne, czy wpisane cele strategiczne i KPI w zakresie poziomu zrównoważonego finansowania, oferują różnego rodzaju produkty, które bazują na pewnych standardach rynkowych czy na definicjach, które są mniej, można powiedzieć, restrykcyjne niż taksonomia unijna. Więc tutaj ja na potrzeby dzisiejszego jakby spotkania wyróżniłem dwa takie główne rodzaje produktów, bo to też jakby Państwo ubiegając się o finansowanie mogą się z tym spotkać. Są to zielone kredyty zdefiniowane według definicji czy pojęć biznesowych, najczęściej w oparciu o niewiążące standardy rynkowe, ale powszechnie stosowane na świecie, no bo pamiętajmy, taksonomia unijna jest na poziomie unijnym, tak? W innych krajach tej taksonomii nie ma, ale wszyscy bazują na przykład na Green Loan Principles, które jakby determinują, które kredyty czy jakie cele inwestycyjne są uważane za zielone. I drugi bardzo ciekawy instrument, który szczególnie jest podkreślany jako istotny w ramach tak zwanego transition finance, czyli finansowania przejściowego, to są instrumenty czy kredyty typu sustainability linked, powiązane ze zrównoważonym rozwojem, gdzie kredyt nie jest na finansowanie konkretnego celu, który jest oceniany pod kątem zieloności, ale udzielany jest jakby w odniesieniu, znaczy na finansowanie działalności ogólnej, ale w odniesieniu do przyjętych przez spółkę wskaźników, na przykład związanych ze strategią ESG, z strategią dekarbonizacyjną, na przykład zmniejszenie poziomu emisyjności o X% w horyzoncie, nie wiem, 5 czy 10 lat, chociażby w horyzoncie trwania kredytu. I wówczas zdefiniowane są 3 czy 4 takie główne mierzalne KPI-e, które następnie co roku są rozliczane i których realizacja bądź nie wpływa na poziom marży kredytowej. Więc tutaj jest to taka duża już obiektywna finansowa zachęta dla kredytobiorców do tego, żeby działać w sposób zgodny i spójny z przyjętą strategią, no i żeby
na tej ścieżce dojścia do tych celów na przykład dekarbonizacyjnych w perspektywie 5 lat, to też jest ważne, są szczegółowe zapisy dotyczące tego, w jaki sposób te cele definiować, właśnie tak, żeby no nie było tak, że dobra, dzisiaj udzielamy kredytu, wskaźnik jest do osiągnięcia za 5 czy 10 lat i co roku w ogóle tego nie monitorujemy, nie sprawdzamy. Tam są jasne wytyczne, że to powinno być co roku monitorowane, sprawdzane. Też bardzo często poziom tych wskaźników jest niezależnie potwierdzany przez niezależną stronę trzecią, żeby jakby to, czy spółka dobrze wyliczyła te wskaźniki, też było obiektywne z punktu widzenia banku, który później decyduje o poziomie marży. Także ciekawy instrument, coraz bardziej, można powiedzieć, popularny na rynku polskim i oferowany przez banki. No właśnie również z braku tego możliwości na dzisiaj pozyskania dokumentów, które potwierdzają zgodność z taksonomią. Także tutaj już podsumowując tą część zielonych kredytów leasingów, oczywiście korzystanie z takiego finansowania z punktu widzenia kredytobiorców, no zawsze przedstawienie celu finansowania jako taki zielony powoduje, że korzyści reputacyjne tak naprawdę dla obu stron i przyczynienie się do pozytywnego wpływu do realizacji celów porozumienia paryskiego, budowanie odpowiednich relacji z interesariuszami, no i też dla banku z punktu widzenia wykazania jakby działań podejmowanych w kierunku zrównoważonego finansowania. Te sustainability linked loans, to co jakby podsumuję, to co powtórzyłem. Najważniejsze jest to, że wskaźniki są mierzone przy użyciu obiektywnych KPI-ów zdefiniowanych i jest nacisk na to, żeby one były też ambitne i jakby odpowiednio trudne do osiągnięcia, bo to nie chodzi o to, żebyśmy sobie zapisali cele, które i tak jakby w automatyczny sposób osiągniemy, czy są poniżej naszej ścieżki zapisanej w strategii. To jest też ważne, żeby wpisywać takie cele, które są tymi ambitnymi celami zapisanymi na chociażby w strategii ESG i są z nimi powiązane. I ostatni rodzaj instrumentów, który tutaj też jest spotykany na polskim rynku, tak zwane zielone obligacje, też dla tych zielonych obligacji jest wdrażany obecnie unijny standard zielonych obligacji, tak zwane europejskie zielone obligacje. No i znowu podobnie jak z taksonomią unijną, bo akurat ten europejski standard zielonych obligacji ma bazować na taksonomii i jakby tylko te cele finansowania, które są zgodne z taksonomią, mogą być aktywami bazowymi do emisji tych zielonych obligacji. Jest na rynku wiele dyskusji i duże są kontrowersje, czy znowu wiążąc te zielone europejskie obligacje z taksonomią, która na dzisiaj no jest na tak niskich poziomach spełnienia wskaźników taksonomicznych, czy nie spowodujemy, że w pierwszych latach tych emisji w ogóle europejskich zielonych obligacji po prostu nie będzie, bo nikt nie będzie miał odpowiedniej puli zielonych, a czy zrównoważonych aktywów, żeby je wyemitować. No niezależnie od tego spotykamy na rynku po prostu obligacje zielone właśnie według chociażby standardów rynkowych Green Bonds Principles, gdzie też wprowadzane są odpowiednie wymogi takie dokumentacyjne, także od standardowych obligacji różni się to przede wszystkim właśnie koniecznością ciągłego raportowania i monitorowania wydatkowania środków i tego, w jaki sposób alokowane są środki na sfinansowanie konkretnych celów. Tak, żeby inwestorzy, którzy obejmują te obligacje, mieli tą informację, że jeśli przeznaczenie środków miało być, nie wiem, na sfinansowanie budowy farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych oraz stacji ładowania, no to konkretnie na tego typu jakby inwestycje czy projekty zostały te środki wydane, nie rozeszły się gdzieś w spółce na działalność ogólną i to też jest jakby niezależnie monitorowane i niezależna strona trzecia to wydatkowanie środków potwierdza. Także to są te główne rodzaje zielonych instrumentów. No i oprócz tego, że mówiliśmy sobie tutaj przede wszystkim o takich celach finansowania, czyli mówimy, że zielony projekt, cel finansowania, nie wiem, energetyka odnawialna, transport niskoemisyjny i tak dalej. Ważne jest, i to jakby wywodzi się też z tych wymogów taksonomicznych, ten element tak zwanych minimalnych gwarancji społecznych czy dobrych praktyk w zakresie zarządzania, czyli również weryfikowanie na poziomie klienta, kontrahenta, czy działa w sposób zgodny z przepisami prawa, przestrzega prawa pracy, praw człowieka, prawa podatkowego, nie unika tam jakby opodatkowania, kwestie mobbingowe. Cały szereg jakby kwestii compliance'owych, który też jakby zapobiega sytuacji, włącznie z monitorowaniem też łańcucha dostaw często i stosowanych rozwiązań w tym zakresie, no zapobieganie sytuacji, że tu już nie mam czasu, żeby opowiadać znowu o ryzyku greenwashingu i takiego udawania zieloności, ale generalnie chodzi o to, żebyśmy nie wykazywali jako finansowanie zielone
projektów tylko na podstawie tego, że finansujemy farmę fotowoltaiczną bez spojrzenia na to, jaki kontrahent ją realizuje. Więc w ten proces, oprócz takiej dokumentacji technicznej samego celu finansowania, w każdym z banków na dzisiaj, nieważne czy to będzie proces oceny zgodności finansowania zgodnie z taksonomią, czy też według tych powiedzmy mniej restrykcyjnych kryteriów biznesowych, i tak ten element analizy minimalnych gwarancji społecznych, czy praktyk w zakresie zarządzania, czy generalnie analizy klienta będzie wymagany przez banki, no bo po prostu będą one chciały uniknąć sytuacji, gdzie raportowane jako zrównoważone jest finansowanie udzielane klientom niedziałającym w sposób zgodny z przyjętymi normami, czy praktykami ONZ-owskimi, czy nieprzestrzegającymi prawa człowieka. Także o taksonomii już, można powiedzieć, wspomniałem i ostatni slajd w tym moim wystąpieniu, tylko powiem o tych danych, które banki mogą wymagać, żeby uzasadnić, że dany projekt czy inwestycja jest zgodna z taksonomią. No to tak jak powiedziałem, niezależnie od celu finansowania, wszelkiego rodzaju oświadczenia, ankiety dotyczące właśnie przestrzegania praw człowieka, prawa pracy, praktyk uczciwej konkurencji, praktyk antykorupcyjnych, brak zaangażowania w kontrowersje środowiskowe. Mogą to być na bazie oświadczeń, mogą to być własne analizy przeprowadzane przez instytucje finansowe na bazie, nie wiem, informacji prasowych, informacji w mediach, baz danych zbierających tego, agregatorów tego typu informacji. No czy właśnie kontrahent nie jest zaangażowany w jakieś kontrowersje, nie wiem, zanieczyszczenie wody na terenie fabryki i tak dalej. Dla inwestycji budowlanych coraz powszechniej będzie wymagane pozyskiwanie, znaczy będzie oczekiwanie przedstawiania świadectw charakterystyki energetycznej, analiz narażenia budynku na ryzyka fizyczne zmiany klimatu, na podtopienia szczególności, bo to jest takie jedno z głównych ryzyk identyfikowanych dla Polski, jeśli chodzi o ryzyka fizyczne. Podejście do, w przypadku nieruchomości komercyjnych, też deweloperki, analizy dotyczące podejścia do zarządzania odpadami w procesie budowy, przestrzeganie decyzji środowiskowych. W przypadku, nie wiem, inwestycji w OZE jeszcze jako przykład, też analiza recyklingu, podejścia do tego, co z tymi panelami po już ich okresie użytkowania się będzie działo. Także tutaj chciałem zwrócić uwagę tylko w ramach tego zrównoważonego finansowania, że te wymogi, które są nakładane na instytucje finansowe, no będą kaskadowane w postaci tego, że coraz większy zakres informacji od kontrahentów będzie wymagany. Pewne banki oczywiście na początku może będą chciały tych informacji więcej, niektóre będą chciały mniej. No wiadomo, to też jest proces jakby konkurencyjny i tak z jednej strony pokazanie finansowania jako zrównoważone, z drugiej strony może być taka lekkość procesu i szybkość obsługi w procesie kredytowym, no bo wiadomo, że klient będzie chętniej szedł do banku, który mniej dokumentów od niego chce i nie będzie ten proces długotrwały. No ale jednak docelowo spodziewamy się, że to stanie się taką nową normalnością i wszystkie instytucje będą tego typu danych wymagać. Także dziękuję bardzo.